Choinka sztuczna czy prawdziwa? Sztuczna, powód jeden, strasznie denerwują mnie opadające igły. Zdecydowanie prawdziwa. Sztuczna. Zawsze prawdziwa. Tylko sztuczna. Nigdy nie miałem prawdziwej choinki w domu, no to pretensje do rodziców. Jakiego prezentu nie chciałbym dostać? Majtek. Różni. Zęby do prysznic. Jaki prezent nie chciałbym dostać? Nie ma tego. Nienawidzę ciuchów ani ubrań. Nie chciałbym dostać 3 zestawów świątecznych żeli pod prysznic. Prezentami zazwyczaj zarządza moja żona. Nie ma takich prezentów, których gdzieś tam dostałem, których nie chciałem, czy które były takie niechciane. Zawsze mam zaufanie przy prezentach do mojej żony, zostawiam to jej. Dotychczas się nie pomyliła, liczę na to samo w tym roku. Kevin sam w domu, czy w Nowym Jorku? Kevin sam w domu. Pojawiające się reklamy w telewizji związane z tymi filmami przypominają o tym, że lada chwila będą święta. Sam w domu. Obie wersje. Sam w domu. Zawsze jak oglądam Kevina, to się śmieję, bez względu na to, ile to już czasu ten film jest. Także czy to jest Kevin sam w domu, czy w Nowym Jorku, zawsze z przyjemnością oglądam i zawsze tak samo się śmieję. W Nowym Jorku. Sam w domu. Prezenty przed czy po kolacji wigilijnej? Zdecydowanie po. Bo jednak ten dreszczyk emocji i czekanie na prezenty to jest część atrakcji świątecznych. Po kolacji. Przed. Po kolacji wigilijnej musi też troszeczkę zbudować się atmosfera do prezentów. Niech dzieci też troszeczkę najbardziej niecierpliwe poczekają. Po kolacji wigilijnej. Następnego dnia rano. Po kolacji wigilijnej. Po kolacji wigilijnej. Święta białe czy ciepłe? Białe? Białe. Jak mają być, to tylko białe. 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 Zdecydowanie białe. Zdecydowanie białe, zdecydowanie śnieg. Ostatnio tych świąt białych nie mieliśmy, także taka atmosfera świąteczna ze śniegiem, z choinką. Jak najbardziej białe święta. I białe, i ciepłe. Siano pod obrózem, czy łuska w portfelu? Sianko pod obrózem. Sianko pod obrózem. Jedno i drugie. Łuska w portfelu. Siano pod obrózem. Łuska w portfelu, tato po każdych świętach raczej nie łuską. Siano pod obrózem. Siano pod obrózem. No znowu dwie tradycje gdzieś tam rodzinne, które przeżywałem już w swoim życiu, ale jeżeli miałbym wybierać, sianko pod obrusem. Święty Mikołaj czy Dziadek Mróz? Dziadek Mróz. Święty Mikołaj. Gwiazdo. Mikołaj. Święty Mikołaj. Święty Mikołaj. Zdecydowanie Święty Mikołaj.